właśnie. Pierwsza rzecz, jaką robimy, kiedy przyjedziemy kamperem na kemping, to co robimy? Musimy go wypoziomować. A żeby wiedzieć, kiedy będzie prosto stał, no to wypadałoby mieć poziomicę. A taką kupicie za grosze. Oczywiście, moglibyśmy ją przykleić na blacie. No ale wiecie, pola kempingowe są nierówne, więc najlepiej taką poziomicę przykleić na desce rozdzielczej. Wtedy podjeżdżając już na swoje miejsce, ustawicie samochód tak, żeby się jak najmniej narobić. Nie każde miejsce na desce będzie dobre. Pamiętajcie, musi być takie miejsce, które będzie prostopadłe do podłoża, wtedy kiedy samochód stoi równo. No a tutaj jest ok. No i dobrze widać, także możemy przykleić. Ciach. Drobna poprawka.